zdenerwowana. Idzie mi całkiem nieźle dzisiaj to nagrywanie, więc co się wydarzyło i czemu mnie tak długo nie było? Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie po ekstremalnie długiej przerwie na moim kanale. No nigdy takiej przerwy jeszcze tutaj nie było. Troszeczkę się Wam tłumaczyłam na Instagramie, czemu tak się wydarzyło. Przepraszam, że tak w ogóle zniknęłam z YouTube'a. Nigdy nie planowałam przestawać nagrywać tutaj dla Was. Nigdy nie planowałam zakończenia mojej kariery na YouTubie. Ale tak po prostu wyniknęło i teraz chciałabym troszeczkę się Wam z tego wytłumaczyć i powiedzieć Wam od razu, że wracam. Wracam, chciałabym dla Was nagrywać regularnie. Teraz już jestem innym człowiekiem niż jak byłam wcześniej i mam tą nową energię, odnalazłam tą nową energię, żeby tutaj do Was wrócić i żeby nagrywać dla Was podobny content, jaki nagrywałam wcześniej. Także mam nadzieję, że zostaniecie ze mną. Dziękuję wszystkim, którzy dalej subskrybują ten kanał, wszystkim tym, którzy wysyłali do mnie wiadomości, pisali komentarze, kontaktowali się ze mną na różne sposoby, żeby tylko wiedzieć, czy wrócę, czy już raczej nie. Słuchajcie, jestem tu dla Was, powiem Wam, że jesteście dla mnie olbrzymią motywacją i to właśnie dla Was przede wszystkim tutaj wróciłam. Bardzo się cieszę, że mam tak fantastycznych widzów i tak jak mówię, chciałabym troszeczkę Wam powiedzieć, czemu mnie nie było. Chyba ostatni film na moim kanale, jaki się pojawił, to był film, słuchajcie, albo w maju, albo w czerwcu tamtego roku. Ten film już nie jest dostępny, ale wydaje mi się, że wtedy po raz ostatni się tutaj do Was odzywałam. Słuchajcie, potem moje życie się wywróciło do góry nogami. Zacznijmy może od początku, czyli właśnie od czerwca tamtego roku, kiedy to postanowiłam zrealizować jedno z moich marzeń i założyć własną działalność gospodarczą, założyć własną firmę. O założeniu własnej firmy myślałam już od bardzo długiego czasu. W zasadzie pierwszy pomysł pojawił się w 2016 roku i tak naprawdę cały czas szukałam odpowiedniego momentu i odpowiedniej motywacji i odwagi do tego, żeby podjąć ten pierwszy krok. I właśnie w tamtym roku, w czerwcu, stwierdziłam, że to jest odpowiedni moment. Ja już nie chcę pracować w hotelu. W hotelu spędziłam, słuchajcie, 4,5 roku. Pracowałam tam na różnych stanowiskach, ale była to zawsze bardzo ciężka praca, szczególnie jeśli chodzi o sezon letni. I stwierdziłam, że to jest ten moment. Ja już chcę po prostu odejść, chcę dokończyć to, co zaczęłam, czyli skończyć z moimi dziewczynami ten ostatni sezon i potem już sayonara. Oczywiście na to się złożyło dużo też innych rzeczy, między innymi to, że naprawdę w naszym hotelu kiepsko się działo. Tak, żeby Wam w ogóle zobrazować mniej więcej, jak trudno już było pod koniec, no to w tym samym czasie, w którym ja odeszłam, odeszła połowa personelu, łącznie z dyrekcją. Więc już nawet dyrekcja nie miała siły, jeśli chodzi o naszych, że tak powiem, szefów, tych, którzy są ulokowani troszeczkę wyżej. Więc wszyscy mniej więcej odeszliśmy w tym samym czasie. Mój plan był taki, żeby odejść na początku września, ponieważ miałam tam jeszcze jakiś urlop do odebrania. Oficjalnie mój kontrakt się skończył na początku października, więc byłam przygotowana, że to jest, słuchajcie, mój ostatni sezon, będzie ciężko, no ale trzeba to przetrwać. Widziałam już, wiecie, to światełko w tunelu i miał być to już po prostu koniec. Sprawy się troszeczkę pokomplikowały w momencie, kiedy z moim mężem zachorowaliśmy na COVID. Słuchajcie, na początku sierpnia, chyba pod sam koniec lipca, mój mąż źle się poczuł, zrobił test, okazało się, że był pozytywny. On jakoś, słuchajcie, dość lekko przeszedł tą chorobę i nawet nie miał za bardzo symptomów. Po tygodniu w zasadzie czuł się już dobrze. Natomiast ja przeszłam COVID bardzo, bardzo źle. Byłam generalnie na zwolnieniu, słuchajcie, miesiąc. Cały sierpień przeleżałam w domu, miałam mega dużo symptomów, byłam bardzo słaba i konsekwencje tej choroby odczuwałam przez kolejne miesiące. I to chyba sprawiło, że to i dużo innych sytuacji bardzo, bardzo dla nas przykrych sprawiło, że po prostu pod koniec tamtego roku ja już byłam totalnie wyczerpana psychicznie i fizycznie. Po pierwsze symptomy po-covidowe, wypadanie włosów, ogromne wypadanie włosów. Straciłam, słuchajcie, ponad połowę włosów, to na pewno. Jakieś tam relacje na moim Instagramie są wciąż zapisane, więc możecie do nich wrócić. Możecie zobaczyć mniej więcej, jak to u mnie wyglądało.
ogromne zmęczenie. Oczywiście, wiecie, ten smak, ten zapach, to już nie było to, więc to plus inne sytuacje w naszym życiu prywatnym sprawiły, że końcówka tamtego roku była naprawdę bardzo, bardzo kiepska. Pożegnaliśmy niestety kilka osób z naszej rodziny. W tym roku również straciłam mojego dziadka, więc był to naprawdę bardzo ciężki czas. Dopiero tak naprawdę na początku tego roku, w styczniu, kiedy tak naprawdę wydaje mi się, że mentalnie dobiłam po prostu gdzieś tam dna, dawno się tak nie czułam i ten poprzedni rok był jednym z najtrudniejszych w całym moim życiu, to dopiero wtedy zaczęłam się od tego dna odbijać. I gdzieś pamiętam pod koniec tamtego roku, kiedy już było naprawdę bardzo, bardzo kiepsko, na przełomie właśnie grudnia i stycznia odnalazłam w sobie nową energię do działania. Nie wiem, co się wydarzyło, czy się gwiazdy tak ułożyły, czy to po prostu ta nowa energia nowego roku, czy ja po prostu już miałam dość i upadłam tak nisko, że potrzebowałam się od tego dna odbić, ale coś się, słuchajcie, wydarzyło, że tak się w mojej głowie poprzestawiało i zaczęłam o siebie walczyć. I stwierdziłam, że 2022 to będzie mój rok. Takie było moje postanowienie noworoczne. I do teraz, a jest, słuchajcie, lipiec, ja je cały czas realizuję. Zaczęłam, słuchajcie, się zdrowo odżywiać, zaczęłam post przerywany, który cały czas kontynuuję, zaczęłam ćwiczyć, wzięłam się za moje zdrowie psychiczne przede wszystkim, przeszłam małą metamorfozę, którą być może już zauważyliście, ale specjalnie o niej Wam nie powiem, bo chciałabym sprawdzić Waszą czujność, chciałabym zobaczyć, czy w ogóle widzicie jakąkolwiek różnicę, także jeśli widzicie, to dajcie mi znać i jeśli macie ochotę więcej się o niej dowiedzieć, to też dajcie mi znać, to nakręcę o tym film. Ale tak, słuchajcie, ten rok jest mój, takie jest moje postanowienie i faktycznie cieszę się bardzo, że jest lipiec, a ja dalej w tych moich postanowieniach jestem i dążę, słuchajcie, do celu. Chociaż tutaj cel nie jest taki ważny jak ten cały proces, więc tak jak mówię, dbam o swoje zdrowie psychiczne, dbam o swoje zdrowie fizyczne i jestem teraz w takim punkcie, który pozwala mi tutaj do Was wrócić. Faktycznie wcześniej było tak, że gdzieś tam brakowało mi chęci, motywacji, no nie miałam w ogóle, słuchajcie, ochoty wychodzić do ludzi, najchętniej to bym się zamknęła w domu i w łóżku i nigdzie kompletnie nie wychodziła. Nie nazwałabym tego depresją, ale wydaje mi się, że pod stany depresyjne to podchodziło w pewnych momentach. I faktycznie ja potrzebowałam się skupić na sobie, potrzebowałam odpocząć, odciąć się całkowicie od wszystkiego i bardzo mi pomogli moi znajomi, moja rodzina, moi bliscy. Faktycznie to było dla mnie bardzo, bardzo ważne. Więc cieszę się, że zrobiłam sobie tą przerwę, ponieważ gdybym tutaj dla Was cały czas nagrywała, to uwierzcie mi, że to nie byłoby to samo. Ja musiałabym codziennie zakładać maskę. I tą maskę zresztą musiałam zakładać, jak wychodziłam z domu i udawać, że wszystko jest, ok. A tak nie było. Nie było ok, było naprawdę bardzo, bardzo kiepsko. Tak jak mówię, ja Wam tutaj nie mogę powiedzieć o wszystkim, ale naprawdę uwierzcie mi, że to był dla nas bardzo, bardzo ciężki rok. Bardzo ciężki rok, kiedy po prostu było bardzo dużo zmian, przykrych sytuacji, przykrych wiadomości, złych wiadomości i po prostu powiem Wam, że dla całej naszej rodziny wydaje mi się, że to był kiepski rok, nie tylko dla nas. Ale tak, wracam. Jak widzicie, możecie zauważyć, jestem w zupełnie innym miejscu niż wcześniej. Chce mi się działać. Działam, mam dużo pozytywnej energii i chciałabym się tą energią z Wami dzielić. Dlatego też wracam na YouTube'a, wracam tutaj do robienia dla Was filmów. Content będzie podobny do tego, który był wcześniej. Tutaj raczej nic się nie zmieni pod tym względem. Dalej będą, słuchajcie, vlogi domowe, w których będę się z Wami dzieliła jakimiś może przepisami, może poradami dotyczącymi sprzątania i organizacji domu. Będą typowe clean with me. Będą też luźne pogadanki. Także wszystko tutaj na moim kanale znajdziecie.
I mam nadzieję, że po tej długiej przerwie mimo wszystko będziecie ze mną i będziecie dalej mnie tak wspierać, jak wspieraliście mnie wcześniej. Nie ma się co w tym vlogu za bardzo rozgadywać. Chcę Wam tylko powiedzieć, że jestem aktywna na Instagramie. Naprawdę przychodzę teraz do Was codziennie na Instastory i razem sobie pijemy kawkę. Opowiadam Wam różne ciekawe historie i generalnie sobie rozmawiamy. Także zapraszam Was serdecznie na Instagram, bo tam ostatnio faktycznie jestem często, sprawia mi przyjemność przede wszystkim przychodzenie do Was i się dzielenie z Wami moimi takimi codziennymi sytuacjami, można powiedzieć. Także będzie mi bardzo miło, jeśli tam do mnie zajrzycie. No i co? Widzimy się, słuchajcie, kochani, w kolejnych vlogach. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, dziękuję Wam bardzo, że jesteście. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia już bardzo niedługo. Pa, pa!